Szczęść Boże, coś Wam powiem. Kiedy się wszystko układa, jest spokój i nie ma jakichś nieprzewidzianych sytuacji, to wtedy jesteśmy szczęśliwi i pełni zachwytu nad życiem. Odnosimy się pozytywnie do wszystkich, także do Boga. Wydaje nam się, że nasza miłość jest idealna. Czasem miłość domaga się zażyłości nie tylko w czasie powodzenia, ale także kiedy nie wszystko jest dobrze, a nawet gdy jest źle. Uczniowie byli radośni i spokojni, kiedy wędrowali z Jezusem, kiedy nauczał publicznie i kiedy mówił tylko do nich. Słowa o nadchodzących kłopotach wprowadzały w nich pewien niepokój. Bali się zapytać, co znaczą te słowa o wydaniu w ręce ludzi Syna Człowieczego. Bojaźń ma to do siebie, że wprowadza w nasze życie lęk, czy też paraliż w podjęciu jakiejkolwiek decyzji. Nie pozwala nam to do końca być sobą, gdyż robimy to, czego tak naprawdę nie chcemy robić. Jedyna myśl, jaka nam wtedy przyświeca, to taka, że nic się już nie zmieni. Człowiek zmagający się długotrwale z grzechem próbuje nad nim pracować. Kiedy udaje mu się kilka dni wytrzymać w łasce uświęcającej, jest szczęśliwy. Ale każdy upadek w to samo, nad czym pracował, sprawia, że załamuje się. Prowadzi to do tego, że myśli, że Bóg go chyba nie kocha, bo nie potrafi sobie poradzić z jedyną słabością. Wierzymy, że Bóg kocha nas tylko wtedy, gdy jesteśmy Mu wierni. Zapominamy, że miłość Boga nie jest warunkowana naszym stanem. Przecież On kiedyś podjął względem każdego z nas decyzję, że będzie nas kochał niezależnie od tego, co uczynimy względem Niego, drugiego człowieka czy samego siebie. Kocha nas pomimo wszystko i wbrew wszystkiemu, co sprawia, że my sobą gardzimy. I tego nie odwołuje. Jest wierny swoim postanowieniom. Świadectwem tej miłości jest Jezus, który przyszedł na świat i świat go ukrzyżował. W centrum tej dzisiejszej Ewangelii nie stoi wcale nasza słabość, nasz grzech, ale ogrom Bożej miłości. Święty Augustyn podpowiada, że miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi. A co za tym idzie? To skoro Bóg kocha i nie wycofuje się mimo naszych błędów i odejść, to my również kochajmy Go stale. Nawet gdy nasze modlitwy nie zawsze zostaną wysłuchane, to nie dlatego, że Bóg jest głuchy na nasze wołanie. On nie spełnia naszych zachcianek, bo nas kocha i nie chce nas zepsuć. Być może jest tak, że ja niewiele wiem o Bogu. Znam kilka cytatów z Biblii. Nie znam treści Jego nauczania, ale jeśli raz doświadczyłem Jego miłości, to wiem już wszystko. I dzięki temu wiem, że nosząc Chrystusa w swoim sercu, mogę stawiać czoła swoim przegranym, swoim porażkom, nałogom, złym myślom. Dzięki Jego miłości do mnie mogę w dalszym ciągu mieć wiarę, że On mnie nie zostawił, gdy po ludzku wszystko pokazuje, jak bardzo jestem sam. Nie bójmy się więc pytać Boga o to, co dla nas niezrozumiałe i prośmy Pana, by uwalniał nas od lęku, który zamyka nam drogę do prawdy.